ta cisza, której doświadczył już prorok Eliasz, ta cisza niepojęta dla człowieka, ten odgłos miażdżącej ciszy, który sprawił, że obecność Boga oczyściła proroka Eliasza z tego wszystkiego, co od Boga nie było. Ten ogień z nieba niech oczyści również i nas ze wszystkich naszych egoizmów, z naszych lęków, z naszych obaw, z tego wszystkiego, co od Boga nie pochodzi. Dlatego prośmy, Panie Jezu, naucz nas patrzeć Twoimi oczami na to, co dzieje się wokół nas, na nasze życie. Naucz nas chodzić Twoimi drogami, tak aby nasze życie miało sens, nawet jeżeli będzie trzeba zmierzyć się z trudnościami, z niesprawiedliwością, z cierpieniem. Naucz nas kochać Twoją miłością. Naucz nas być miłosiernymi Twoim miłosierdziem. Naucz nas być cierpliwymi Twoją cierpliwością, wytrwałymi Twoją wytrwałością. Rodzi się nadzieja. Niech zrodzi się w sercu każdego ta prawdziwa nadzieja, która jest obecnością naszego Pana i Odkupiciela Jezusa Chrystusa. Maryjo, weź nas za rękę i zaprowadź nas do naszego życiowego Betlejem. A to nam wystarczy.